Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w cyklicznym programie o książkach krótko przed. Nagrywamy ten film, ponieważ spędziłyśmy mimo naszych różnych chorób, co słyszycie, wspaniałą sobotę. Przede wszystkim dzięki Oli z Parapetu Literackiego, która cały czas nie założyła kanału na YouTubie, a my cały czas nad tym pracujemy. Ciągle kibicujemy. Ola jest współorganizatorką wspaniałego wydarzenia, które miało miejsce w Big Book Cafe, a jest to literacka stolica. I jak na 30 spotkanie sekund... Spotkanie blogerów tak. Literackich, książkowych. Odwracam, zobaczcie. Głównie one, bo był tu tylko jeden chłopak. Wymieniają się książkami, gadają. Straszne. No i było tu wspaniale, my opowiadałyśmy o tym, jak robić kanał na YouTubie, chociaż same tego nie wiemy. Wiemy. O, przepraszam, wiemy, wszystko wiemy o tym, jak robić kanał na YouTubie. Więc dzięki temu, że wiemy, to dostałyśmy na koniec prezent. I teraz robimy bardzo szybki unboxing paczek, które dostałyśmy dzięki Oli. I Natalia pierwsza. Trzy na zmianę. Może być na zmianę. Tutaj są dwie książki. A oni nas teraz rozkojarzają właśnie. Od wydawnictwa Dowody na istnienie, czyli książka. Chodź Rafał, chodź się pokaż, chodź. No to Rafał się chce. Rafał buduje swoją markę w internecie właśnie. Rafał czytał recenzuje.pl. A więc reportaże Polak sprzeda zmysły Konrada Przędka i Wiktor Osiatyński, Wembley, Wimbledon. Ja mam Dziewczyny mają moc, czyli kolejną książkę z serii Girl Power, której nie miałam, więc bardzo się cieszę. Merlin na Manhattanie, najradośniejszy rok życia wydawnictwa literackiego. Zobowiązanie. Nie znam tej serii, to wygląda... O, to jest kontynuacja. Ktoś czytał? Żebym wiedziała, czy mam zdobywać poprzednie tomy. Jasna godzina, dziennik życia i umierania. Lena Pappa, bez daty, kartki z dziennika, książkowe klimaty, bardzo ładnie wydana książka, opowieść o życiu, które nie może istnieć bez miłości. Już, już. Mnie Jen Diaz, matka i nie córka. Gender. Albo Hen. Ja już mam, więc będę mogła się wymienić z Natalią, jeżeli bardzo ładnie mnie poprosi. Opowiadania Toma Hanksa. Czy miałaś jakąś książkę w takiej serii? Tak, masz taką samą. A, taką samą. No to też zobowiązanie. Leticia Kombani, międzynarodowy, międzynarodowy bestseller, 200 tysięcy egzemplarów sprzedanych we Francji, tłumaczenie na 27 języków, losy trzech kobiet, ale nie tylko. Smita jest niedotykalną, czyli twoje klimaty ostatnio. To może być fajna książka, sprawdzimy. Dzieci Gosi, po której jesteś w stronie. Losy rodziny polsko-niemieckiej. Gdy słowa zawodzą, David nie potrafi rozmawiać z rówieśnikami, to Kit zapomniała, jak to się robi. I know that feeling. Nadia Sowczenko, więzień Putina. O, chyba jest audiobook. To coś, co Jaska bardzo lubi. Tak, jestem znana z audiobooków. Andrzej Molarczyk, co się komuś śni i inne historie. O... Jeszcze oprócz tego są ołówki. Ja jeszcze mam książki cały czas, jeszcze nie wyciągnęłam wszystkiego. Słuchajcie, warto było tu przyjść, nie? Przekładki. Ja jeszcze mam tak. Mam Nadię też, więc Szewczenko tak. I co tu jest jeszcze? Pan Westerman. El Negro i ja. To jest... Dowody na istnienie. Tak, Dowody na istnienie, reportaż. A jest. Będzie czytane. No więc oprócz tego mnóstwo jakichś takich ładnych zakładek i tak dalej. Trochę wyszłaś z kadru. Kolejnego. Już wróciłam. No, Ola nam tak załatwiła. Fajna jest ta Ola, nie? Więc zajrzyjcie na bloga Parapet Literacki, żebyście zobaczyli, jak bardzo fajnie jest tutaj w stolicy czasem. Czasem. Nie wiem, kiedy będziemy to wszystko czytać, ale teraz to już chyba musimy. Albo może książka konkursu. Tak, już prawie wysłałyśmy książki z poprzedniego konkursu. Są już spakowane. Są już spakowane, to już... Jeśli chcecie konkurs, to dajcie znać, którą książkę najchętniej byście przeczytali. Napiszcie w komentarzu. I coś z tym zrobimy. Do zobaczenia. Pa!